Witajcie ludzie, z tej strony Zichu, my znowu gramy w World of Tanks. Jak widać dalej mamy wersję 9.3. Jest zajebiście. Mamy nawet, już jest nowsze. Nawet jest podana data i tego, to możecie zobaczyć. Tak, mam wam do zaprezentowania dzisiaj KW2, którą niedawno nabiłem. Tak niedawno, już gąski zdążyłem ulepszyć i prawie na wieżyczkę mam. Tak, i jeszcze prawdopodobnie nasz Huarn, któryż to ma już nową lufesz, która już zadaje więcej damage'a i więcej penetration, więc... Ale ładuje tylko dwa razy dłużej, tylko. No, to się tam nawet... Tam ta ładowała 3, a ta ładuje 6, także to nawet ma... Nawet się upela. I chyba sobie jeszcze pogramy sobie Arleigh 44. Tak bo jakby, go lubię. No, taka snajperka jest. No więc co tu Błędna dalej lufa, pierdolić? Gramy KW2-ką. I wąż. A masz tego węża. Czekaj. Jak widać dalej mamy ten posrany mod, że nie dowiesz się jaki przeciwnik ma czołg. Bo jest wszystko odwrócone. Ale kto ma tam takie oko... Odwrócone. To wiesz co, chyba przeinstaluję to zaraz, bo już mnie to nerwica bierze. A ja mam to głęboko. Albo czekaj, nie wejdę do folderu i odinstaluję, a co to za problem? No nie? Nie. O, nawet nowe soundtracki dali. I o dziwo, 2 lata już wchodzimy do tej bitwy. O, o, idzie. O, nawet czafiami grają, bo czafiego zmienili. Jak zmienili? No, że wieżyczka mniej. A, no. Słyszałem, że go raczej zepsuli. Że go zjebali i tak. O! Standard. Jedziesz. Tamtędy czy tamtędy pojedziemy za KW1. O, jest KW85. To jest takie... Za ISA. KW1S. No, to jest KW1S, a jeszcze jest pomiędzy. KW1S to jest... KW1, taka bardziej wykoprzona. No. Więc bez różnicy. O kurde, kurde. To, aha, czekaj. Patrz. My nie mamy tutaj. O, garaż. Parkuj. Oczywiście, że tak zrobię. O, już pierwszego delikwenta zniszczyliśmy my. No, to jest dobrze. I te 3475, można powiedzieć, że w tym czołgu był nagrywany Rudy 102. No nie wiem, czy dobrze, że jadę sam i to tak środkiem. Właśnie. Do widzenia. Właśnie. No dobranoc. Dobry wieczór. Sprawy z tyłu. O, walnij. Na wykończenie. Jem. What the fuck? Strzelają do mnie, kurde. O, zauważył ten typek, że... Ale już nie ma, że nic nie zrobiliśmy. A myślałem, że lagam. Ale znając życie od dupy strony ci zaraz obrobi kutas. Cześć to? Dupę ci obrobi, tak... Wiem. Pomocy. I need help. Zaraz wjedzie w silniczek, da, tylko pyk. Silniczek is funking. Co no, mi kurde... Już patrz dupa. Pięknie, pam. Jeszcze jak przymierzę dupę. Oż ty. Czekaj, obrócę tylko. Oho. Będzie uciekał przed lufą. Zajebisto szybko mam lufę. No i poszło w pizdu. Niestety. A ten się naraził na ten, na ostrzał gówno. Kurde, kto to mi pisze, że babci fejsa zrobi, no? Szybciej. No, tak myślałem, to w ogóle nowa mapa, ja nie wiedziałem w ogóle gdzie jestem, co się dzieje, ja nic nie wiedziałem. To teraz nasz Hurn, żeby nie było, że jednak się nie wyrobię i nie pokażę. No. To jest niemożliwe. No. Ale przynajmniej w tamtej bitwie ten, co zrobiliśmy. No. I tak. Kurde, jak to czytać?
Czekaj, E25 tam jest. Tam jest T29, tak. Panther. Kurmać, bo przeczytałem u swojego, że jest Panther. Ja pierdzielę. Czekaj, a tu jest... coś tam... 4. Kurwa. Nie wiem. Nie dowiem się. Trudn. Czekaj. Abdyg. Gówno w dupie mam. Gdzie jedziemy? Dziś na snajpienie. To pojedziemy tam. Na górkę. Wypierdalaj panter. Wiem, panter mnie tylko w nerwi. I kampimy. Patrz, tutaj też jest górek, ale gorszy. Będziemy kampić. Patrz, kurwa, jaka luneta. Zjadł pancharem. Panter, jedziesz na moje miejsce. Ja to już dobrze wiem. Ja tam... chyba chciałem stanąć. Nie, to dalej. Pomogę ci, panter. Najpierw musisz naokoło. Wiem. Tak do wody. Najlepiej. O, wpytę. No. Pod kątem. Spokojnie. Budu. Ale słaby tu silnik jest. No już, patrz jak naszego... naszych. Rozjebowują. I to ten, o ten łapanter głupi. No. Farciarz pieprzony. Ja szybciej ładuję, wiesz, menelu? Bo mamy otwarty przedział. Gówno, mogę sobie nasrać do dupy. A tam gdzieś czasem widać przez szczelinę. Czaisz? Gdzie tu szczelinę masz? Na przykład tu LCMX zginął. O, widzisz, Is. Tam se przyjechał normalnie, legalnie. To jest ty coś tam. Tam by wykryli po lewej, albo w mieście. Ale patrz, jak nasi daleko są, dlaczego nie obrzeże mnie jadą? Winstel.pl. Ciekawe. Ciekawa strona, chyba zobaczę. Dlaczego PL? A. Bo Polak chyba zrobił. Raczej, no. Nie ogarniesz tego. Nie. Tu nie zobaczysz, tu chyba za górką jest. Ale tutaj... stój, no. Co to takie było? Nasza arta, a co? Teraz nie wiadomo, gdzie ogarnieć cel. Bo po lewej jest coś. No właśnie. Czy widać, nie widać, gówno, zesrasz się. A zesraj się i pierni. A żebyś wiedział, z lewej Leopard. Do T29 siedzi. No. O, wpytę jeżo! Nie widać. Widać. Ale to nie znaczy, że... Aj, dupę nam obrobią. Nie szkodzi. Ja zjadę potem za górkę. I do miasta może iść. Przez wodę? Mhm. Zanim ci wpieprzną w silniczek. Przecież to nic nie widać. Wystarczy, że ci w dupę walną, to będzie uszkodzony. Już ich widać. Ono. Weszło. Ale dodali takie fajne przeładowywanie. O, w tył wieży. Piękna sprawa. Kurwy! Za bardzo wyprzedziłem, za mało wyprzedziłem. Fałkę? Spróbuj ogarnąć. Dupa. Patrz, co mi robił. Dupę mi robił. Widzisz to? Widzę. Mam nadzieję, że nie wykryło mnie gówno. Spoko. Chciałbym cię wykończyć, fałeczko, ale... Z lewej. Wiem. Tu coś próbuje się przedrzeć.
Nic nie widzę. Bo znikło. No co to się tam dzieje? Nic na parze się zdało. Patrz, ile naszych zostało. Tylko ty i to 29. O, pięknie. You're beautiful. No to zginęliśmy. Polegli my żeśmy. Kaput dead, koniec. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Widziałeś to? Zgrany duet. Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał. Schodzi mu życie. Aha, mi też. Czołg unieruchomiony. No Boże, kochany! Tak zjebać, i dead. No właśnie. Ale patrz, damage, czekaj, odrobiłem mnie. No, odrobiłem mnie. I dead, papa. Jeb! I wieża odpadła. A to mieli lewo. Pa, no właśnie, co do mnie waliło? Ale to szybkostrzelne gówno. Właśnie wiem. No to wiedz. I te gówno do mnie waliło, kurde. Ale dobra, lufka, dobra. O! Tylko nie zdążyliśmy ją zużyć. No. W ogóle, dali więcej tych, więcej... Kołdujka? No tak, bo przecież mamy to pokazać, to jest stokowe i trzeba to pokazać. W ogóle dali więcej odznaczeń. A no, teraz to co bitwę spam odznaczeniami jest. Nie, no. Kurde, nie, ja to z folderu usunę te gówno, bo mnie wnerwia. Tylko jak to się nazywa, nie wiem. Właśnie te odznaczenie dostaje się, albo jakiś ten, jak to, odznaczenie na lufie, albo coś. A właśnie, jeszcze na lufie są jakieś paski, tylko nie wiem jak to zrobić. To tam jest procentowo gdzieś pokazane, ale... Ja nie pamiętam, gdzieś kiedyś pamiętałem, teraz zapomniałem i nie pamiętam i jakoś nie chce mi się tego sprawdzać, tyle wiem. Oni mają 3 susetki. Ale my mamy 3 Hellcaty, a to jest prawdopodobnie, i to prawdopodobnie lepsiejsze, bo to jest mobilne i penetrujące, i szybko ładujące, tylko że to jest stok. Czekaj, to jest mapa. A dobra, już wiem co to za mapa, pojadę sobie lewą. Ja poproszę tędy. Ja mam lekkie, ciężkie działo. Dlaczego lekkie, ciężkie działo? Ponieważ to nie jest te działo, które powinno być na kawu dwójce. I ono jest do dupy, ono jest z kawu jedynki. No kurwa, szybciej. T50. Jeep! 4. level? Ciekawe co on tu robi. Na szóstkach. Kurde, już myślałem, że on... Około 85. I to od razu zrobiony model HD. I dlaczego on jest ciemniejszy ode mnie? Przecież ja wyglądam, kurde, jak jakaś zabawka, on lepiej się maskuje. No nie? Plastik. Patrz tylko na te HD, kurde. Z moimi detalami to HD widać idealnie. Kurde, optymalizację by zrobili, żeby chodziło na więcej procesorów w części. Ciesz się z tych 14 FPS-ów. Niech w dupę mnie pocałuje. I to z Frapsem. No. To i tak nieźle. No, bo Fraps to zżera w cholerę. Tak normalnie to mamy z 30-40. Na takich ustawieniach. Czyli o, tam prawo obrabiają. Takie nie za fajne. I tak dalej. Pojadę sobie prawo. No ale cóż się mówi. Sam sobie pojadę prawo. Dlaczego? Co się stało? What? W dupę. To musiało być. Wolałem w bok, żeby gąska spadła. Nie strzelaj. Nie, jesteś bot. Bo co on zrobił? Tak, dobrze, dupą cofaj. Cofaj dupą. Pięknie. Jaki frajer. Ile mu zabrałem, ty? 143. Ty, jednak lufa coś da, weź, ale ja bym go rozjebał jednym strzałem. No wiem. Tylko kurde, do dupy. Nie, niżej?
Trzeba na nich jechać. Tak. O, skauta rozjebie chyba jednym strzałem. No nie wiem, bo to takie... średnio penetration lufek. Stój, idioto. Stój, nie ruszaj się. Poszło! Yeah! 400! Ale zajebista bitwa! Widziałeś to? Kurde, ile damage'a, proszę, wygrajmy to, nawet nieźle prowadzimy. Wolałbym jeszcze żyć, na dodatek. Kurde, mój, gdzieś ty pojechał, ja muszę ci pomóc, bo inaczej umrzemy. O, nie żyjesz, Kecho. Ale wyjedź, co? Zioj. Takim zjebałem. No, rzuciłeś za bardzo pochopnie. Zjebałem, adiczny. Pozdro dla kumaty. Lubię oglądać pewnego kolesia, więc wiecie pewnie z czego to jest, jeśli wiecie. Jeśli też lubicie go. Ja chcę rozwalić Kechu! Ale te 34 mi ubiegnie. Ale kek. No błagam cię, no. No Wojtas, no. Dupa. Mam nadzieję, że... O, super, już jest wyrównany, zajebiście. Nawet gorzej. Oni no. są przy naszej... O wiele gorzej. No, bo ich KW2, patrz ile rozjebała, bo ma takie działo. No i szczęście, co? No, chciałem mieć szczęście i oczywiście przegramy. Aha, BDR. Koniec. Nie. Spróbuj kechua jakoś namierzyć, gdzieś po prawej gówno było. A nie, chyba kapuje nawet. Ale w BDR-a jednym strzałem możesz go wykończyć. I KW2 też. No to dawaj to rankiem. Pojazd przeciwnika zniszczony! I mów dupę, taki pocisk. Gąsienica uszkodzona. Może się zerwać w każdej chwili. Ej, odejdź pan. Podobało się. Masz tylko więcej. Tak mało. A dobry to. Chcesz mi dać radę? No właśnie próbuję. Panie, jedź pan od kapły tam. O, stop. Bye bye. No. Rykoszetałkę. Toż to jest impossible. Ale patrz teraz. Trafiłem! Kontuję. Nie przebił? No. Jest, zdekapował. Nie w tą stronę. I susto. Proszę, KW85, zrób coś. Tobie nadzieja, panie. A tylko on został, to już w dupę pocałujcie. A tyle zrobiłem, patrz. Patrz, ile damage'a. Dobra. No ładny. Co pan zrobisz z tym fantem? No bo, coś ty zrobił. Wystarczy, żeby przycelował trochę. No ale wiesz, mu się tak chce to... Czekaj, jeszcze zagramy Lorko, Alry i... Nie, już po czasie. Ta? No. Kurmać. Dobra, więc z tego miejsca ludzi się będę z wami żegnał, więc subscribation, application w górę, dobre commentation was proszę i zachęcam was do oglądania moich innych filmików, z tego gry, najgierające tam, cześć, się z wami żegnam. Ja też się z wami żegnam, cześć. No, nara.